Wakacje rozpoczęły się na dobre, dlatego jak co roku ratownicy WOPR prowadzą akcję Bezpiecznie nad wodą. Organizujemy ją, aby zarówno dzieci, jak i dorośli mogli nauczyć się pierwszej pomocy. Nie tylko w wodzie, ale także na lądzie. W dzisiejszym spotkaniu wzięły udział dzieci z Kołobrzeskiego Przedszkola, które chętnie brały udział w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy i zapoznawały się ze sprzętem ratowniczym. Zależy nam również na tym, aby dzieci zdobyły zaufanie do ratowników i w razie, kiedy się zgubią gdzieś na plaży, żeby nie bały się do nas podejść i poprosić o pomoc. Aby zachęcić wszystkich do wzięcia udziału, pokazujemy sprzęt, jakim dysponujemy, opowiadamy o nim, dzieci sobie wsiadają na, czy to na kładę, czy to na skuter, no i mają z tego frajdę. Tradycyjnie już akcję ratowników wspiera Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu. Akcja Bezpiecznie nad wodą odbywa się w każdą sobotę. I pamiętajmy też, że udzielając pomocy musimy patrzeć na własne bezpieczeństwo. Podstawową zasadą jest nasze bezpieczeństwo. Najpierw musimy, czy jeżeli ktoś się topi, to również nie wbiegamy od razu do niego. Jeżeli jesteśmy sami, najpierw powiadomimy o tym służby. Są numery wejść na, i zejść na każdym wejściu i zadzwońmy po służby, poinformujmy, gdzie jesteśmy i dopiero później udzielajmy tej pomocy. Nie udzielajmy jej bezpośrednio, zawsze możemy znaleźć jakąś gałąź, żerdź, czy to jakąś linkę i podajemy ją osobie tonącej i wtedy ją wyciągamy. Nie narażajmy swojego życia i zdrowia. Jeszcze przypomnijmy może przy reanimacji, ile wdechów, uciśnięć? 30 uciśnięć na 2 wdechy. A oczywiście, jeżeli nie mamy maseczki, wdechy możemy pominąć. Najważniejsze są uciśnięcia.